O, zobaczcie, jak się odbił łańcuch na głowicy. Jak on nam delikatnie głowicę uszkodził. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy wypadanie zapłonu, no teraz się sumuje. Nagle zaczęło dobrze pracować. Ale przychodzi taki moment, że zaczyna znowu zapierdzielać na wszystkich cylindrach. Jest to Skoda V6 3,6 litra. Jest przestawienie rozrządu. Kurde, jak na złość nie słychać. Jak na złość nie słychać. Ale ogólnie bardzo ładnie było słychać łańcuch. Jest trochę ciemnawo, więc mało co widać. Dobra, wjeżdżam na halę, nie ma co. No tak to będę gadał i będziemy oglądać ciemność. Samochód nierówno pracuje i słychać łańcuch. Bierzemy się do roboty. Ściągnęliśmy teraz całe te filtry, mamy więcej miejsca. Skrzynia zejdzie, to będzie super. Odchodzi nam wtedy cała przednia, cały przedni korpus. I będziemy mieli super dojście. A tak wyglądają uszczelki. Są twarde w ogóle. O, zobaczcie, jakie to jest twarde. Tak się łamie uszczeleczka w tym oto samochodzie. Tu sobie na razie rzucę. Więc tak, zbiorniczek ściągnęliśmy, żeby mieć troszeczkę więcej miejsca. Jak zejdzie skrzynia, będzie cacy. No i ważne, żeby powkładać tutaj pierdółki, bo jak wykręcacie, to zawsze może coś nam wpaść do środka. Jakaś śrubka na przykład z włosów, jak ktoś ich nie myje. Olej został spuszczony z lewareczka. Idzie na swoje miejsce. To jest zlewarka i wysysarka w jednym. Firmy Yato. Indeks, jak ktoś by pytał. Mieliśmy poprzednią innej firmy, nie będę nagrywał, trochę nam się zepsuła. Zaczęła w ogóle ciec. No to widać sztywniutko, elegancko. No i ma takie piny, gdzie możecie sobie wyssać, co chcecie w zasadzie. Ja nie polecam wysysania oleju, bo zostaje syf w misie olejowej, więc lepszym rozwiązaniem jest spuszczenie bezpośrednio do misy i do dołu. Ona ma chyba 80 litrów, z tego co kojarzę. Dobra, i teraz tak. Mamy pościągane niektóre elementy, półoś. Zawieszenie to sobie na sznureczku wziąłem, jak widzicie. Saneczki poluzowane, bo musiałem odkręcić wał. Także trochę z tym roboty jest. Się pochwaliłem, że ma 80 litrów. 80 litrów ma, tylko trzeba ją opróżniać, a ona jest pewna. Więc tak, zawór zamykamy, bo jak nie zamkniemy zaworu, no to nam wszystko wytryśnie na całą halę. Ten zawór zamknięty, ten zawór otwieramy. Ten zawór otwieramy, zobaczcie, już ciśnienie wali, tak jest nabite olejem. I ten zawór zamknięty. Dobra, ten zamknięty, tu podłączymy ciśnienie. Dobra, to podłączamy ciśnienie teraz. No i warto to zblokować, żeby nam nie wyskoczyło, bo potrafi pierdyknąć. Powoli ciśnienie. O. Najbardziej strzela, jak jest końcówka. Tak to może sobie płynąć. Dobra, i teraz przetoczymy 80 litrów. Sieć. 80 litrów, 80? 80, 60, ile ona ma, bo kurde, nawet nie pamiętam. No ale jakby nie było, przetoczymy sobie teraz ten olejek do beczki. Zobaczcie, kilo, waga. Nie chce mi się czytać. Nie chce mi się czytać, nieważne. W każdym razie zaraz tu nie będzie tego oleju. A tu jeszcze kawałek stoi. Będę musiał zlać. Zostało do ściągnięcia koło. A skrzynia leży na dole. Jak widzicie, te koła są podwójne. Jest to skrzynia DSG. Teraz będziemy, słuchajcie, po ściągnięciu kółeczka będziemy ściągać górę i cały panel wypierdzielamy. Po to też trzeba ściągnąć misę olejową. Od razu smok olejowy wyczyścimy. A, czyściutki, ale i tak go tam przeczyścimy. Posprawdzamy paneweczki. O, oleju nie ma na miarce.
No. Także sanki w ogóle chyba wypierdzielę, bo trochę ciężko mi się tą skrzynię zsuwało, a ciężej będzie ją wciągać z powrotem. Także tak zrobię, to ściągnę, albo może jakoś bardziej odsunę, jak się uda. Póki co to umyję skrzynię ładnie, przygotuję, odłożę na bok, na paletkę. No i działam tutaj z rążodzikiem. Jakie to luźniutkie wszystko jest. Także będziemy go wymieniać, zaraz go ustawiamy na swoje miejsce. No i tyle w temacie. Wyczyścimy to ładnie i sklejamy. Dzisiaj musi być to sklejone. 24 godziny, niech sobie wyschnie. Misa, wszystko. I po 24 godzinach będziemy dopiero go odpalić. Także widzę jeszcze tutaj wyciek gdzieś. Nie. Oblało się. Dobra, no ale... Ale jest to rozłożone. Pytanie, czy będzie złożone. Świece są wyjęte. Nie ma oporu. Jeszcze. Jeszcze możesz śmiało kręcić. Spoko, kręć, kręć. Kręć, nie bój się. I jest. Wałek troszeczkę naprężyłem. I ładnie wskoczyło. Się zblokowało, ale zobaczcie na to. Widzicie? Ups. Tak to wygląda. Koło ssące zostało ściągnięte. Jak widzicie, ma one clean w sobie. Więc i w innym położeniu, w innym ustawieniu go nie zamontujecie. No i koło wydechowe też ma clean. Teraz go odkręcam i wyciągam. Co do rozrządu, jest przestawienie delikatne, bo ja sobie teraz ustawiłem GMP. Zaraz, bo nie mogę, kurde, odkręcić. Jedną ręką to tak ciężko się manewruje. Widzicie, też jest clean. Też jest clean. To jest wydech. GMP, na tyczkę ustawiłem, zegar podłączyłem, teraz go wyjąłem, ale tak robi się najlepiej, więc mamy GMP, mamy zblokowane wałki, wał korbowy ustawiony, pompa zaznaczona na oczku, także równiutko, jak widać, równiutko, no, równiutko. Koła są dobre, słuchajcie, kółeczka są dobre. I podstawa hydrauliczna też jest dobra, widać ślady użytkowania, ale jest pościutka. Paznokietek tu nie znajdzie swojego miejsca, ani w tej dziureczce, no chyba że w kanale olejowym, ale to normalne. Także składamy podstawę hydrauliczną, ślisk już jest nowy założony na nią, bo proszę bardzo. Tutaj macie na wale korbowym takie wycięcie od tylnej strony, nie wiem czy to widać, jeden ząbek ma... Jest troszeczkę inny i musimy ten ząbek teraz ułożyć tak, aby był równy z tą płaszczyzną. Czyli ten ząbek, kurde, za mało rąk. Ten ząbek z płaszczyzną stópki wału korpowego, czyli tego łożyska. O, tutaj ten ząbeczek. Bo widzicie, tu jest inny ząbek. On się pokrywa z tym łożyskiem. Łańcuch już założyłem. I to mamy drugi element. A drugi element musi się pokrywać. A, widać? Tu widzę się bardziej. O, a drugi element musi się pokrywać. Ten ząbek z tym tutaj. No i one są tak połączone. I tak musi być to złożone. Kolor miedziany mamy tutaj na strzałeczce, jak widać. Drugi kolor miedziany na drugiej strzałeczce mamy. Na kole, czyli koło ssące i wydechowe zostało przekręcone z momentem 60, ta śruba 60, ta i ta 60 newtonów 90 stopni. Trzeci znaczek mamy tutaj na pompie, jak widać mamy takie oczko i jest ono tutaj, mamy luzik na łańcuchu. Kolejne trzy zęby mamy na rolce. Tutaj mamy taki luzik spory. Ten napinacz hydrauliczny słabo trzyma.
No tutaj jest sztywne w miarę, no ale jak widzicie, jest tu bajzel. Kolektor sący był niedociągnięty, niedokręcony, można było powiedzieć by. Także jest tutaj do posprzątania troszeczkę. Tutaj zobaczcie, mamy kawałek brudny w płynie chłodniczym. I teraz pytanie, czy to się sączy, czy to jest stare. Wygląda jakby było wyschnięte. Muszę się temu przyjrzeć, bo tutaj wchodzi magistrala wodna i o-ring. A najlepsze jest to, że jest, słuchajcie, problem ze sprzęgłem i jest przewód wygięty. A to wezmę latarkę. O, tutaj mamy taki przewodzik dorobiony, zobaczcie, ktoś sobie dorobił. I on jest tu zgięty, o, zobaczcie na oplocie, jak jest, widzicie w ogóle coś? Pewnie nie, ale na oplocie jest wygięty kąt 90 stopni zrobiony, jest mniejszy przepływ. Efekt może być taki, znaczy, no jest problem, że zawiesza się pompka czasem, no i też może być oczywiście to przez to jak najbardziej. Wymieniamy rozrządzik, przód był wymieniany, wymieniamy tylko rozrząd z tej strony. Ta słomka rozrządu, którą ściągnąłem, była mokra w oleju, tutaj nam się sączy. Do wymiany na pewno będzie ten Zimmering, ale widzę, że sączy się z tej części. Tam jest taka uszczeleczka gumowa, jest cała obsrana jak widzicie i jest uszczelka taka stalowa. Ściągnę to wam pokażę, więc pewnie z tego też jest wyciek. Wszystko widać ładnie, a gumowa jest w środku, o tam. Z drugiej strony mamy odwrócenie, głowice są identyczne i podejrzewam, że z tamtej strony, to jest to samo co tu, nie? To z tamtej strony pewnie to samo się dzieje, bo jest trochę oblepiony, chociaż łapy jeszcze nie wkładałem. Natomiast jeżeli chodzi o ten element, to też jest do wymiany Zimmering na wałku. Będziemy je teraz ściągać, on taki trochę upaprany jest. No i czyścić to wszystko, myć, tak żeby było sucho. Tak wygląda hydraulika. Zobaczcie, w napinaczu nie ma ślizgu. A napinacz jest bardzo ślizgi, w ogóle są bardzo starte. To jest ta strona, gdzie był luźniutki. O, tutaj zobaczcie sobie, mamy kawałek ślizgu. Pewnie odpadł teraz, bo jeszcze pewnie na łańcuchu się trzymał, ale jak widzicie, jest on pęknięty i całkowicie wytarty. Ja wezmę teraz latarkę. O, zobaczcie, jak się odbił łańcuch na głowicy. Jak on nam delikatnie głowicę uszkodził. No, także był tutaj luz, to jest ta strona, gdzie ten łańcuch, gdzie ten ślizg był bardzo luźny. No i to jest ta uszczeleczka metalowa, o której mówiłem. I, o, jaka twarda! I uszczeleczka gumowa, która będzie nowa. O, no ale tak już sporo, jeszcze raz. Zobaczcie, jak chodzą tłoki. One są wypukane, mają duży luz i w tej części na górze czuć nawet paluchem uskok, zostaje olej. No i ten olej zostaje później spalany. I na każdym cylindrze jest to samo. Na każdym cylindrze mamy to samo. O, zobaczcie. To jest silnik, który zrobił 15 tysięcy kilometrów. Był generalny remont w nim robiony. Tak wygląda silnik po 15 tysiącach. Zobaczcie, jak chodzi kolejny. Każdy tłok chodzi w cylindrze. 06161 Febiego. Zamienia się z oryginału. My zawsze go laliśmy i nigdy nie było z nim problemu, więc jak najbardziej polecam ten olej. Dobra, zalewamy olej i będziemy odpalać ten samochód, bo on już jest gotowy. Jest poskręcany, woda nalana, wtrysk ostatecznie jeszcze wymieniliśmy. No i wszystko jest skręcone. Pierwsze odpalanie. Thank you.
think you got the gist.